była Pani w grupie osób, które razem z Panem Grzegorzem Sacharukiem przyszły złożyć projekt. Projekt dotyczy czego? Projekt obywatelski dotyczy czego? Do tego, żeby nas gmina informowała przede wszystkim sołtysów, jeśli mają powstać jakiekolwiek inwestycje tak zwane śmierdzące, czyli kurniki, jakieś następne oczyszczalnie, czy następne tak zwane bakutil. Chodzi o to, żeby gmina nas informowała, żebyśmy mogli się wypowiedzieć, zanim to wszystko powstanie. Czyli tak naprawdę zabrakło tego przekazu informacji w tym momencie? Tak, zabrakło i zabrakło konsultacji społecznych przede wszystkim. Projekt dotyczy tego właśnie, żeby Rada Gminy podjęła uchwałę stosowną do tego, aby wprowadzić nowy mechanizm, tak? I ten mechanizm polegał będzie na tym, że Wy jako sołtysi będziecie wcześniej informowani. Zresztą Pani tutaj wypowiedź wcześniej w kuluarach również usłyszałem, że również Pani domaga się tego, albo prosi o taką wcześniejszą informację również starostwo powiatowe, bo tam też dużo decyzji zapada. Tak, rozmawiałam ze starostą i mam taką prośbę, żebyśmy my, sołtysi, ogólnie, wszyscy sołtysi byli wcześniej informowani, jeżeli ma coś powstać, zanim będą jakiekolwiek dokumenty złożone, jeżeli będzie wiadomo, widziała gmina, starostwo, że ma powstać, żebyśmy my byli informowani. I mało tego, ten projekt dotyczy też, jest bardzo ważny, dlatego że w tym projekcie jest zawarta pewna formuła, że to będą zebrania obowiązkowe. Nie tylko i wyłącznie, że my chcemy, ale to będzie obowiązek gminy przede wszystkim, bo tutaj zostało ono złożone, do zorganizowania takiego zebrania z sołtysem i mieszkańcami wsi, które będą w najbliższym otoczeniu tej tak. Jak ocenia Pani odbiór tego pomysłu? Rozmawiała Pani na pewno z koleżankami, kolegami sołtysami, z radnymi. Jaki jest oddźwięk? No właśnie jest sęk w tym, że jest bardzo duży oddźwięk. Mało tego, przekłada to się na zebrania, bo widać, że tak jak do tej pory mało osób uczestniczyło w zebraniach, czyli w takim razie jest zainteresowanie tym projektem i ludzie wyrażają swoje zdanie w ten sposób, że przychodzą na te zebrania, są bardzo pozytywnie do tego nastawieni. I zaczynają czynnie uczestniczyć w życiu miejscowości. Tak, zaczynają coraz bardziej czynnie uczestniczyć. Mamy na celu, właśnie złożyliśmy taki projekt uchwały, na który będziemy wspólnie z Radą jeszcze pracować, aby rozszerzyć konsultacje społeczne dotyczące instalacji, które mogą oddziaływać na środowisko i ludzi, czyli tych uciążliwych instalacji. Ja tu mogę króciutko powiedzieć, chodzi o instalacje przetwarzające padły i te zwierzęta, fermy przemysłowe, kurniki, chlewnie, ale duże te przemysłowe, biogazownie, kompostownie, oczyszczalnie ścieków, składy odpadów i wysypiska śmieci, inną działalność, która w naturze ma powstawanie w procesie produkcji odorów. Dlaczego to robimy? Bo mamy dwie instalacje, które mocno nam dokuczają i już nam z nami zostaną. Chcemy, żeby w gminie były takie regulacje, dlatego że powstają też plany na nowe, duże przemysłowe kurniki, żeby po prostu mieszkańcy widzieli, co będzie w sąsiedztwie. I to jest jedyny punkt tej naszej inicjatywy, żeby rozszerzyć konsultacje społeczne o spotkanie wiejskie z sołtysem, protokół z tego spotkania, który będzie opinią tej społeczności co do takiej inwestycji, instalacji, żeby też później nie było takiego zaskoczenia, jak było w Orońcu czy w Sycylii, a też i pretensji. Tak? Bo jeżeli ludzie będą wiedzieli, powiedzą, dobra, chcemy ten kurnik, będą miejsca pracy, nikt nie będzie się skarżył, nikt nie będzie miał pretensji i będzie wszystko tak, jak potrzeba. Dodajmy jeszcze, że podjęliście współpracę z jednym ze stowarzyszeń. Tak. Utworzyliśmy koło terenowe Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej dzięki uprzejmości tego stowarzyszenia po to, żeby móc zareagować na to, co tam jest budowane. Czyli złożyliśmy wnioski o to, merytorycznie konkretnie, żeby tą instalację, o ile to możliwe, przykryć dachem, żeby były wszystkie możliwe instalacje do neutralizacji siarkowodoru i amoniaku, to są też związki tych pierwiastków, żeby to nie wydostawało się na zewnątrz. Ważna jest też technologia. My dopiero zaczęliśmy ten proces i wiem już, że jeżeli jest termooksydator, czyli piec, który ma spalać te powietrze, które jest śmierdzące, z tymi amoniakami, siarkowodorami, no to temperatura jest istotna. I mogą te instalacje być ważne też, jak są używane. Myśmy napisali wniosek konkretnie i do WIOŚ-u, i do starosty, żeby to opisał, ujął szczegółowo, bo tam też w tym zakładzie może być spalane do 10 tysięcy ton tłuszczu rocznie. I trzeba też to opisać, jak go spalić, jakie będą parametry spalania. To już nie jest naszą rolą, bo nie mamy tutaj tak jakby możliwości, żeby pisać i wnioskować, ale zwróciliśmy się z taką prośbą, żeby to też ująć. Pod pomysłem na ten moment podpisało się 350 osób. Złożyliśmy 350 podpisów, bo też było takie pospolite wsparcie dla nas, ruszenie, takie pospolite ruszenie, chciałem powiedzieć, i
Część osób drukowała też kartki, nie było tam nagłówków, nie było klauzuli RODO, a myślę, że to istotne. No i części tych podpisów nie złożyliśmy ze względów formalnych tak naprawdę, ale 350 podpisów jest. Do tej pory też kilka spotkań już się odbyło, już nie mówimy o samej Cycynie, ale również w miejscowościach. Tak, tak, było spotkanie w Sterzyńcu, w Oskrzyńcach Dużych, w Sforach, w Cycynie i w Wierzwinach. W Wierzwinach nawet dwukrotnie, bo tam zaprosiła mi osoba prywatna do swojego domu, bo nie wiedzieli o tym spotkaniu, które było w wiosce. Projekt złożony, co teraz? Czekamy na odpowiedź Rady. Ja mam ogromną nadzieję, bo też kilku radnych się podpisało i mówi, że to jest dobra inicjatywa, warto ją poprzeć. To jest inicjatywa też, chcę powiedzieć, oczywiście nowa, ale przede wszystkim neutralna. To chodzi tylko o to w tym momencie, żeby mieszkańcy mieli wiedzę. Jeżeli będą mieli wiedzę, mogą reagować, mogą szukać wsparcia u prawników, u stowarzyszeń ekologicznych, bądź po prostu sami wnioskować, jeżeli będą stroną, czyli sąsiadem. Następnym krokiem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest, żeby do planu zagospodarowania przestrzennego wnieść takie regulacje, żeby oddalić uciążliwe inwestycje od terenów zabudowanych i żeby, jeżeli będą planowane tam tereny przemysłowe, no to też zrobić zastrzeżenie, żeby tam blisko zabudowań, na terenach przemysłowych, też nie było przemysłowych na przykład instalacji, które są uciążliwe. Niech one będą, ale w takiej odległości, żeby po prostu to wiatr rozproszył albo nie były uciążliwe. Bo nie chodzi o to, żeby coś blokować, ale żeby to uregulować. Thank you.